Szpital psychiatryczny w Suwałkach. Byłem tam w sumie 9 tygodni, aczkolwiek z początku miałem być przez 10 tygodni, ale ja już wyszedłem stamtąd po 9 tygodniach. To była taka pierwsza terapia, z którą miałem styczność. Byłem tam 24 godziny na dobę. Zastanawiałem się, jak to wszystko wygląda i co ze sobą zabrać. Powiem szczerze, że jest tam wszystko w sumie, czego potrzeba, bo posiłki są oczywiście dawane ze szpitala. Wiadomo, różnie smakują, także jest też możliwość dokupienia czegoś swojego. Jest też miejsce, gdzie te posiłki przyrządzić, także nie ma z tym problemu. Jest też dostęp do pralki. Tam pamiętam, że były jakieś takie określone dni, w które można było prać, ale są też suszarki. Było akurat dla nas wszystkich wystarczająco. Jest też na dole w piwnicy siłownia, z której można skorzystać i zwłaszcza w trakcie terapii korzystanie z siłowni jest takim super pomysłem, przynajmniej dla mnie, bo gdy dochodziłem do jakichś swoich różnych emocji, do złości też, to można było po prostu wtedy trochę tam się odstresować. Co przygotować? Myślę, że jakiś taki standardowy zestaw ubrań, tak jakby się jechało po prostu gdzieś w podróż, na wakacje. Warto też wziąć ze sobą jakieś środki do prania, oczywiście jakieś takie własne środki higieniczne. Jeżeli ktoś chce, może też mieć komputer, korzystać z niego, oczywiście telefonik i tak naprawdę nic tam za bardzo nie trzeba. Czasami jakiś strój sportowy by się przydał, bo są różne takie, można sobie poćwiczyć, ale także są zajęcia, troszkę jakaś taka rozgrzeweczka, czy niektóre zajęcia takie bardziej, żeby troszkę właśnie się poruszać. Więc taki strój sportowy myślę, żeby się przydał. Oprócz tego myślę, że nic tak naprawdę nie potrzeba. Jakieś klapeczki, jak ktoś lubi sobie pochodzić po korytarzu. Ogólnie, jeżeli chodzi o oddział psychiatryczny, jest on tam, wydaje mi się, że nie jest zbyt duży. U nas akurat to polegało na tym, że nasz oddział całodobowy miał zajęcia również z oddziałem dziennym. Czyli byli ludzie, którzy po prostu przychodzili z rana do nas na zajęcia. Już nie pamiętam dokładnie, w których godzinach to się odbywało, ale mniej więcej to tak mi się wydaje, że nasze takie zajęcia w takim szpitalu się odbywają mniej więcej może od godziny 8 czy 7, gdzieś tam mniej więcej do 13, 14, gdzieś do okolic właśnie tego obiadu i tym obiadem kończyliśmy na nasz dzień. Ci, którzy byli z oddziału dziennego, szli sobie do domów, mieszkali gdzieś tam w okolicy, a my zostawaliśmy już na miejscu. Ja akurat trafiłem na taki bardzo specyficzny okres, bo jako, że była pandemia, to jeszcze mieliśmy przez pewien czas, nie pamiętam chyba czy do końca mojej terapii, bo normalnie jest tak, że po obiedzie masz możliwość po prostu wyjścia, nie wiem do której godziny, ale pewnie jakoś do 21 powrotu, więc sobie możesz wyjść, gdzieś pochodzić, zrobić cokolwiek chcesz. Oczywiście nie można spożywać alkoholu, nawet byliśmy też badani systematycznie alkomatem, także nie ma za bardzo na to możliwości. I mieliśmy co 2 tygodnie tak zwaną przepustkę, że na weekend można pojechać sobie do domu i po tym weekendzie się wracało. Akurat jak ja byłem za pandemii, to nie można było wychodzić na cały ten okres popołudniowy, tylko mieliśmy 1,5 godziny na swój spacer, ale to było i tak dosyć dużo w porównaniu do terapii w Choroszczy, bo to było kilka miesięcy później, gdzie już kompletnie byliśmy bardzo mocno ograniczeni, ale o tym może powiem później. Jeżeli chodzi o zajęcia, jakie tam są, zawsze jest jakaś taka rozgrzeweczka, prawda, żeby z rana rozruszać się, zwłaszcza jeżeli człowiek zasiedzi się gdzieś tam w domu, wiadomo, różna depresja, nie ma się energii, to jednak trzeba się troszkę pobudzić. Nie przymusza się do tych ćwiczeń, wiadomo, że jeden jest bardziej sprawny i ma trochę tej energii, ktoś ma jakieś takie cięższe stany, więc jest mu ciężej robić jakiekolwiek ćwiczenia. Ale chodziło o to, żeby po prostu próbować robić cokolwiek, nawet pomachać sobie taką rączką, głową trochę, prawda, żeby się rozbudzić. Zawsze było spotkanie społeczności, czyli cała grupa spotykała się i wtedy po prostu był czas na to, żeby opowiedzieć, jak się czuje. Jak się czuje, można było chyba, jak dobrze pamiętam, też ewentualnie powiedzieć, czy coś mi nie pasuje, czy może są jakieś konflikty w grupie. I to jest akurat bardzo dobre, bo można też przy specjalistach poruszyć jakieś tematy, jeżeli chodzi o relacje, że z kimś mamy problem i oni pomagają to rozwiązać, także nie trzeba też takich rzeczy rozwiązywać tam samodzielnie. Były zadania, były takie różne
powiedzmy, że no, ćwiczenia, jeżeli chodzi o moją grupę, bo ja byłem w takiej jednej, była też druga grupa i oni troszkę pracowali inaczej od nas. U nas mniej więcej wyglądało tak, że były codziennie też spotkania w tej grupie. Nie pamiętam, ile one już trwały, może ze 2 godzinki. No i tam po prostu rozmawialiśmy o swoich problemach. Nie było przymusu, można było siedzieć, milczeć, nic nie mówić. Każdy mówił po prostu to, co chciał, ile chciał. Wiadomo, ja też jestem takim człowiekiem, że od razu wszystkiego nie opowiadam, tylko lubię najpierw poznać ludzi, troszkę potrzebuję, żeby poczuć się w danym miejscu bezpiecznie. No i u nas głównie na tym polegały spotkania grupowe, ale wiem, że druga grupa na przykład miała tak zwaną psychodramę. Polega ona na tym, też oczywiście nie ma tam przymusu, że jeżeli chcesz, jeżeli masz problem na przykład w relacjach, nie wiem, ze swoją mamą, tatą czy kimkolwiek, no to dawało się jakąś taką osobę, która po prostu nic nie robiła, siedziała i ona tam robi tak jakby, musisz sobie wyobrazić, że ta osoba jest twoją mamą czy tatą i możesz jej powiedzieć to wszystko, czego nigdy na przykład nie powiedziałeś tej osobie, która ciebie w swoim życiu skrzywdziła i możesz to tam wykrzyczeć, tam wypowiedzieć, bo to jest bardzo bezpieczne miejsce. Na pewno bardzo pomaga dotrzeć do tych emocji, które gdzieś tam były chowane przez wiele lat, bo wiadomo, że jeżeli się żyje i dojrzewa w jakiejś krzywdzie, to człowiek się zamyka i przynajmniej w moim wypadku było tak, że ja przeważnie miałem taki sztuczny uśmiech, prawda? Zawsze byłem zadowolony, zawsze trzeba było się cieszyć. No a ten smutek gdzieś tam w środku się gromadził, tak samo złość. Były również, pamiętam, fajne takie ćwiczenia taneczne. No, nie trzeba się przejmować, że ktoś nie umie tańczyć, ja też tam nie jestem jakimś super tancerzem. Chodziło tam przede wszystkim o to, że podczas puszczanej muzyki zamykało się oczy i po prostu się ruszało tak, jak się czuje. To, co jest w naszym ciele, jakikolwiek ruch, tam nikt z nikogo się nie śmiał. Prawda? Chodziło po prostu o to, żeby przez ruch swojego ciała wyrazić to, w jaki sposób się czujemy. Było fajne takie ćwiczenie, które bardzo mi się podobało, zwłaszcza na rozładowanie energii, że mieliśmy takie materace i przepychaliśmy się ze sobą, prawda? Kto kogo przepchnie i to sprawiało, że w sposób też taki bezbolesny, nikogo wtedy się nie krzywdzi. Można było bardzo dużo siły zużyć. Ja pamiętam, że na takim ćwiczeniu bardzo mocno się zmęczyłem. I mniej więcej to na tym polega, już nie pamiętam dokładnie. Miałem jeszcze tam, nie pamiętam ile w ciągu tygodnia, ale były też spotkania indywidualne. Każdy ma swojego jakiegoś tam psychologa czy psychoterapeutę i z nim ma takie spotkanie i może na bieżąco powiedzieć, jak się czuje na oddziale, co tam w nim jest, jakie ma problemy. Bo ja przynajmniej miałem takie coś, że no bałem się trochę na grupie odzywać, więc najpierw musiałem to wypowiedzieć indywidualnie, bo jest to o wiele prostsze. I dopiero wtedy też tam terapeuta powiedział, że może warto to powiedzieć przed innymi. I tak jak wspominałem to na filmie moim, takim właśnie tym wstępnym, ogólnym, że to był taki kulminacyjny punkt w moim życiu, kiedy przyznałem się przed innymi ludźmi, że no po prostu mam dosyć, nie? Że nie dam rady. Ile można dźwigać te ciężary, które gdzieś tam były nakładane przez lata. Każdy ma jakiś swój limit. Także dla mnie to było bardzo pomocne. W takiej grupie też panuje oczywiście zasada, że to, co jest w grupie, zostaje w grupie i o tym się nie mówi. Także na przykład ja nie mam prawa opowiedzieć wam o jakichś takich szczegółach, że taka i taka osoba, która mieszka tutaj i tutaj, powiedziała to i to. Nie, nie, nie. Tak samo jest troszkę taka zasada, że jeżeli chodzi o spotkanie jakieś takie na mieście potem, jeżeli kogoś widzimy, no to też nie mówimy od razu, że o, to jest mój kolega czy koleżanka z terapii. To zależy właśnie od tej osoby. Można się dogadać, czy ktoś po prostu może się krępować, że chodził na taką terapię. A niektórzy tak mają, no, tak jak ja, że dla mi to lotto tak zwane, nie? Mi to nie przeszkadza, ktoś powie, że mnie spotkał na terapii. Dla mnie terapia to jest taka normalna rzecz. Normalne po prostu takie, nie wiem jak to nazwać, warsztaty, podczas których po prostu dbasz o siebie. I myślę, że w tych czasach, w których żyjemy, coraz więcej już wychodzi na jaw. Psychologia jest już coraz bardziej znana. Już nie ma tak, że osoby z problemami psychicznymi to są jakieś takie dziwne, nie? I to staje się po prostu normalne.
jest to coś zwyczajnego, także każdy ma jakieś swoje problemy, tylko przeważnie nauczono nas, że trzeba je gdzieś ukrywać. W środku ktoś może być rozwalony, też miałem takiego znajomego, to dosyć niedawno się wydarzyło, którego poznałem. No i to był człowiek bardzo zadowolony, pozytywny, żartował, a jakiś czas później się dowiedziałem, że jednak popełnił samobójstwo. Także to jest takie no, bardzo przykre z tej perspektywy. I też mogę powiedzieć, że żałuję, że na przykład czegoś nie zauważyłem, ale czasami jest ciężko. Ja wiem po sobie, że ja na tyle potrafię mieć wyćwiczony uśmiech sztuczny, że nikt nie rozpozna, że jest coś nie tak. To samo, jeżeli na przykład chodzi o szkoły, do których chodziłem. Ja zawsze byłem takim grzecznym dzieckiem, które nie zwracało na siebie uwagi, dobrze się gdzieś tam uczyłem. Także nigdy żaden nauczyciel tak naprawdę się nie zainteresował, czy coś w moim domu może nie grać, czy mam jakieś problemy, czy może powinienem porozmawiać z psychologiem. Ale wiem, że trzeba być bardzo uważnym też na to, jakich ludzi mamy wokół siebie, bo łatwo jest kogoś ocenić, łatwo jest kogoś wyśmiać, a nie wiemy tak naprawdę, co on przeżywa, co jest w nim. I czasami nasze takie słowa, może dla nas, które są zwykłym żartem, czy my jesteśmy w stanie zdystansować się do nich, dla takiej osoby to może być taki cios, który no, może źle się skończyć. Także myślę, że warto czuwać nad tymi osobami wokół nas. Jeżeli chodzi o tą terapię w Suwałkach, no mi bardzo pomogła, tak jak też wspominałem wcześniej, na poprzednich filmikach, że no tam to dopiero tak jak to dopiero tak jakby rozbiłem się na te kawałki, nie? Poczułem się po tej terapii jak takie lustro, które dopiero pękło, czyli tak jakby taka bańka, w której żyłem sobie, taki świat, który sobie stworzyłem przez moje różne mechanizmy obronne, on tak funkcjonował, że ja nic poza tym nie widziałem, a terapia pomogła mi w końcu zburzyć tą ścianę i zobaczyć, że nie, że za tym jest problem, prawda, że życie w ogóle wygląda w ogóle inaczej i że tak naprawdę we mnie jest dużo problemów i mam nad czym pracować, nie, dlatego to bardzo dużo mi dało. Jeżeli chodzi o Suwałki, naprawdę są tam przepiękne tereny, ja miałem tylko 1,5 godziny, a miałem takie niesamowite miejsca, którym spacerowałem, lubiłem zwłaszcza tam przy Czarnej Hańczy spacerować, bardzo czysta rzeka. Lubiłem tam chodzić przez takie pola różne i tam konie też były wokół, w okolicy. Także też tam bardzo, bardzo odpoczywałem. Aczkolwiek no miałem ten problem, tak jak wspominam o uważności, która jest ważna, bo żyłem ciągle w takim permanentnym lęku. I nawet jak szedłem na taki spacer i chciałem w końcu tak wychillować, nie? Poczuć się, że jest okej, poczuć się swobodnie, to mimo wszystko byłem ciągle napięty. No, tak jak teraz na przykład znajduję się w lesie, no i teraz czuję się spokojnie. No, ale kiedyś bym siedział ciągle na takiej czujce, bym się rozglądał, czy ktoś mnie nie zaatakuje, czy coś się nie stanie. No i to jest stan taki, no trudny, ale do którego można się przyzwyczaić, tak jak do wszystkiego. I czasami właśnie jest nam ciężko w życiu, ale nie zdajemy sobie sprawy, że możemy żyć inaczej. Jeżeli chodzi o te Suwałki, myślę, że kadra też tam była bardzo miła i jeżeli chodzi właśnie o ten okres pandemii, to byli dla nas bardzo wyrozumiali, bo pozwalali na te wyjścia, aczkolwiek ktoś tam z góry naciskał, żeby jednak zakazać, ale to jednak było bardzo potrzebne. Też na takiej terapii można poznać naprawdę wspaniałych ludzi, poznać ich historię, pomaga to spojrzeć na drugiego człowieka kompletnie inaczej. Ja na przykład jak żyłem w tej swojej tak zwanej bajce, no to bardzo patrzyłem, nie wiem czy to tak można nazwać, ale w taki sposób egoistyczny. Wydawało mi się, że to jak ja widzę świat, to że świat jest czarno-biały, prawda? Że nie ma nic więcej. A taka terapia grupowa pomogła mi się otworzyć na to, że jednak są inni ludzie, że oni myślą inaczej, że to, że ja tak myślę, to nie znaczy, że tak właśnie jest i że też nie ma w tym nic złego, jeżeli miałem jakieś błędne spojrzenie na jakieś takie różne kwestie. Fajne są naprawdę te relacje z tych terapii, bo dlaczego te relacje są takie bardzo mocne, bym nazwał? Bo łączą nas wspólne problemy. I to myślę, że najbardziej łączy tak jakby ludzi. Jeżeli idziesz przez swoje życie, czasami może samotnie, nie masz pojęcia, z kim się podzielić tym ciężarem, który w sobie niesiesz, a tam w końcu spotykasz osoby, które wysłuchają ciebie, które nie tylko cię wesprą, ale jeszcze na przykład powiedzą,
o Twoich dobrych cechach i są dla Ciebie bardzo sympatyczne, które rozumieją Ciebie, bo wiedzą, co przeżywasz i do których wiesz, że zawsze możesz zwrócić się ze swoim problemem, bo Ciebie wysłuchają. O, jeżeli pamiętam, jeżeli przypominam sobie tą terapię, to też tam był telewizor, także można było telewizję pooglądać. No, aczkolwiek to już trzeba się dogadać, prawda, bo każdy lubi co innego, jeden wiadomości, ktoś tam chce film obejrzeć, ktoś sobie jakieś tam, powiedzmy, pamiętam, anime oglądał, nie? Na dole też bardzo fajnie, mieliśmy stół do ping-ponga. Dla mnie to akurat bardzo duży plus i pozytyw, bo bardzo lubię grać w ping-ponga i akurat się trafiło, że trafiłem na takiego kolegę, który uwielbiał ze mną grywać. Z porządku kilka razy udało mi się wygrać, ale potem jak się rozegrał, no to skubaniec jednak mnie pokonywał. Ale mimo wszystko to była taka bardzo przyjemna forma spędzenia czasu. Jeżeli ktoś jest na przykład też wierzący, to dostawaliśmy tą możliwość wyjścia do kościoła, to też mi się bardzo podobało, że mogłem pójść na mszę świętą. I czasami nawet, jeżeli ta msza święta troszkę nie zgadzała się z tymi widełkami, w którymi mieliśmy ten czas wolny, to jednak przymykano na to oko, pozwalano nam, żebyśmy mogli skorzystać z tej mszy świętej, także za to też jestem bardzo wdzięczny. Suwałki, takie dosyć małe miasto, ale tak jak mówiłem, myślę, że piękne okolice tam są. Jeżeli chodzi o jakieś takie lęki, myślę, że nie ma naprawdę czego się bać na takiej terapii. A nasze myśli, nasze nastawienie, często zdarza się tak, że my sobie coś wymyślamy, jak to może być, co może się stać, a tak naprawdę najlepiej jest spróbować samemu, na sobie, pójść, przeżyć to i wtedy dopiero będziemy mogli stwierdzić, czy to jest dla mnie, czy nie jest dla mnie. Też spotykam tyle osób na swojej drodze, które mówią od razu, terapia nie jest dla mnie. Tak samo jak mówiłem, spróbuj rekolekcji w milczeniu. Nie, ja tyle gadam, to przecież nie jest dla mnie, nie? A no nie przekonamy się, czy coś nam pomoże, czy nie, jeżeli tego nie spróbujemy, jeżeli od razu tego unikamy. Dlatego ja bardzo zachęcam do takich terapii grupowych. Oczywiście rozumiem, jeżeli ktoś woli indywidualne, ale nawet terapia indywidualna będzie jakimkolwiek krokiem podjętym, żeby coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli nawet nie terapia indywidualna, to jakąkolwiek osobę znaleźć wokół, w swoim otoczeniu, której można się wygadać. No. Naprawdę, jeżeli masz jakieś takie problemy i nie masz z kim o tym porozmawiać, to też możesz napisać do nas wiadomość, odezwać się. Ja też śmiało, w miarę moich możliwości i czasu, coś tam podpowiem może, coś napiszę od siebie, a jak nie, to tylko wysłucham i zrozumiem. Także najważniejsze jest w tym wszystkim, aby szukać pomocy, aby nie tkwić w tej chorobie, bo tak naprawdę to nie prowadzi do niczego dobrego. Jeżeli tkwimy w tych swoich schematach, na przykład jak jest, zwłaszcza przy atakach paniki, mamy jakieś swoje bezpieczne miejsce, na przykład dom i w ogóle nie chcemy go opuszczać, bo jak ja pojadę do szpitala, przecież a po drodze co mi się stanie, a czy zawału nie będę miał, bo nie wiadomo kiedy atak paniki mnie spotka, no to tkwiąc w takim domu, tkwiąc w tych swoich atakach, w tych swoich problemach, wszystko będzie się pogarszało, bo z czasem będzie coraz ciężej. Myślę, że z ataków paniki potem może być depresja, potem mogłybyśmy się samobójcze i może być coraz gorzej. A ja wiem po sobie i po tym, w jaki sposób też ja się czułem i po tym, co przeżyłem na tej terapii, nie tylko jednej, ale na tych kilku terapiach, że warto spróbować. Warto wyjść ze swojej strefy komfortu i iść po prostu do przodu. Także warto zawalczyć o swoje życie, warto zawalczyć o swoje szczęście, bo masz do tego prawo. Każdy z nas urodził się na tym świecie. Oczywiście wiadomo, że każdy się urodził w różnych warunkach. Możemy poczuć niesprawiedliwość, ale zapewniam Ciebie, że zawsze można to zmienić. I że zawsze jest ta nadzieja, jest szansa i warto z niej spróbować, mimo że możemy czuć ogromny strach, możemy czuć właśnie ten lęk, może mieć różne myśli. To jest jedyna droga. Żyjesz, życie jest dla mnie darem. Wiem, że przez pewien okres mojego życia czułem, że może to być jakiś taki ciężar, nie? Ale tak z perspektywy czasu, po tym wszystkim, co przeszedłem, widzę, że życie jest darem. I nie mówię, że jest lekko, nie mówię, że teraz po tych terapiach to ja biegam uzdrowiony, radosny. Nie, taka jest codzienność, tak zwana sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, pewne mechanizmy wracają. Ale grunt, żeby ciągle walczyć, bo o co warto walczyć w życiu? Chyba szczęście, prawda?
No, o to warto walczyć, o to, żeby przeżyć to życie tak, jak chcemy. Nie? Tak mi się wydaje. Jeżeli się zastanawiam, tak, i czego bym mógł żałować, no to właśnie tego, że nie przeżyłem życia po swojemu. A często to tkwienie w tych różnych takich mechanizmach, w tym, jak zostaliśmy nauczeni, bardzo nas ogranicza. Jeżeli na przykład żyliśmy dla innych, nie dla siebie, no to niestety okaże się po wielu latach, że to życie nie jest nasze. Tak jak czasami rodzice na przykład chcą, żeby dziecko spełniło jakieś tam ich wymagania, mówią, zostań lekarzem, wysyłają na lekarza, a dziecko nie chce być tym lekarzem. Idzie na studia, jest tam mnóstwo egzaminów, mnóstwo wiedzy, stresu i męczy się, płacze, ale ciężko powiedzieć rodzicowi, że ja tego nie chcę, no bo rodzic może nie zaakceptuje, nie? Mi wiele rzeczy wmawiano i naprawdę wiele rzeczy robiłem wbrew sobie. I teraz wiem, że nie chcę tego robić. I nawet jeżeli będę popełniał błędy, to chcę, żeby to były moje własne błędy i chcę właśnie na nich się uczyć. I wiem, że życie jest krótkie, ono szybko leci, dlatego warto je przeżyć w taki sposób, w jaki chcesz. Dlatego może też warto sobie zadać, tak sobie myślę, pytanie, no na czym stoisz, jak wygląda twoje życie, czy jesteś szczęśliwy, szczęśliwa, może ci czegoś brakuje, może masz jakieś marzenia, pragnienia, których nigdy nie spełniłeś, czy spełniłaś. Zadaj sobie te pytania i odpowiedz na nie, czy chcesz coś z tym zrobić, czy chcesz coś zmienić, czy chcesz coś zrealizować w swoim życiu, czy w ogóle masz jakiś cel, masz jakieś plany. Jeżeli nie, jeżeli tkwisz w chorobie, jeżeli tkwisz w cierpieniu i nie widzisz nadziei, to chociaż spróbuj. Spróbuj terapii, odezwać się do kogokolwiek, bo nic nie tracisz, a możesz jedynie zyskać, zwłaszcza gdy tkwisz w tych trudnych stanach choroby. I tyle myślę o Suwałkach. Na razie mi się nic nie przypomina. Wiem, że miło je wspominam. No i wydawało mi się, tak jak opowiadałem, że wcześniej, że ta terapia mi pomoże, już to przerobię, bum. Ale nie, tak nie ma. A też usłyszałem kiedyś no, taką teorię, że jeżeli tkwiło się ileś lat w jakimś tam, powiedzmy, środowisku toksycznym, no to potrzeba też tylu samo lat, żeby z niego wyjść. No myślę, że te proporcje no, nie są takie doskonałe, ale trzeba dać sobie też czas na zdrowienie, czas na to, że no, nie wszystko od razu da się zrobić. Ja zawsze byłem taki silny, zawsze wszystko stwierdzałem, że zrobię od teraz, że będzie super, że ja sobie poradzę, ale też zrozumiałem w trakcie tych terapii, że trzeba pozwolić sobie też na słabość, zaakceptować siebie takim, jakim jest, zaakceptować rzeczywistość, zaakceptować swoje miejsce, w którym się znajdujemy i powoli, krok po kroku przynajmniej próbować czegoś zmieniać. No bo sama próba już jest sukcesem. Jakikolwiek krok, który podejmiesz i pójdziesz do przodu, to już jest sukces. Dlatego serdecznie Ciebie zachęcam. Jeżeli masz oczywiście jakieś pytania, no to pisz śmiało tam, jeżeli chcesz się wygadać, też możesz w komentarzach się wygadać, a jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, też możesz subskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę, nie? I może, jeżeli masz jakieś pomysły, coś Ciebie ciekawi, chcesz o czymś posłuchać, to też zadaj to pytanie śmiało, a może właśnie nagramy o tym film.